Naszym obowiązkiem jest pamiętać i poszukiwać prawdy. W ostatnich latach pamięć o obławie augustowskiej jest już, można powiedzieć, coraz mocniej obecna w świadomości zbiorowej Polaków, zwłaszcza północno-wschodniej Polski, ale także szerzej. Dzisiaj chcemy oddać hołd, oddać cześć tym, którzy zginęli w walce o naprawdę wolną Polskę, którzy nie poddali się tym pozorom niepodległości, jakim była Polska komunistyczna, którzy walczyli, mimo że ta walka była wtedy beznadziejna tak naprawdę, o rzeczywistą niepodległość. I właśnie w Sokółce też ten pomnik na rondzie będzie o tym naszemu i przyszłym pokoleniom ciągle przypominał. Otóż Sokółka jest swoistym takim rajem, w którym i przelewała się krew, i była też radość z wolności. Być może długo tą radością nie cieszyliśmy się, bo widzimy tutaj portrety wszystkich tych umęczonych, wszystkich tych, którzy, można powiedzieć, oddali swoją krew, życie za nas. Tym bardziej mamy obowiązek pamiętać, obowiązek wobec swoich przodków, wobec siebie samych, ale też wobec przyszłych pokoleń. I mam nadzieję, że Sokółka oprócz tego budynku i pomnika będzie na trasie takiej, można powiedzieć, pielgrzymki patriotycznej, szlaku patriotycznego, swoistym wyznacznikiem, co znaczy wolność, co znaczy pamięć, co znaczy obowiązek Polaka. Pamiętajmy, bo kiedy pamięć tkwi w nas, to i o nas nie zapomną. Ta uroczystość uświadamia, jak wielka była cena polskiej wolności. Jaka jest i którą po dziś dzień trzeba płacić. Którą się dziś cieszymy, o której kształt wciąż się zmagamy. Pomnik pamięci, pomnik empatii, pomnik naszej narodowej miłości, gdzie wystrzela Chrystusowy krzyż, znak rozpoznawczy polskich pokoleń, które od tysiące lat idą za Chrystusem drogą krzyża, wymownego symbolu miłości Boga do człowieka, krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Jest tam też głaz pamięci, umieszczony na nim napis ujmuje istotę tragedii, która miała miejsce w lipcu 1945 roku. Ze względu na usytuowanie terenu, odsłonięcia pomnika dokonamy w taki sposób, że poprosimy tutaj wspólnie z księdzem prałatem Stanisławem Wysockim, z panem starostą Piotrem Rećko, z panią burmistrz Ewą Kulikowską i w imieniu wszystkich tutaj obecnych o odsłonięcie pomnika osoby, które w tej chwili właśnie trzymają biało-czerwoną flagę. Thank you.
Niech ten wymowny pomnik stanie się wykrzyknikiem historii dla potomnych. Niech w ten sposób męczennice Obławy Augustowskiej zostaną przywróceni do grona bohaterów i narodowej pamięci. Nasza pamięć o tych, których majętnością było tylko życie, wino, polskość, AKT, nieludzki system sowiecki, nigdy nie zgaśnie. Wzywam wszystkich, którzy porwani z domów, z ulic, z pracy, bezlitośnie torturowani, prześladowani i zamordowani w nieznanym miejscu przez zbrodnicze NKWD, na zawsze spoczęli w bezimiennych grobach. Stańcie! Do apelu! Do was zwracam się, potomni. Pochylcie w żalu i zadumie głowy. Oddajcie cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata. Za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Chwała! Bohatero! Z okazji 75. rocznicy Obławy Augustowskiej. Salwa! Honoro! Pania, baczność! Drugi szereg, krok w tył. Marsz! Tak! Broń! Salwę! Wędrowę! Trzema! Łomu! Salwo! Bądź! Łonu! Salwo! Bądź! Łonu! Salwo! Bądź! Sokółka jest jednym z czterech powiatów, na terenie których dokonała się ta wielka zbrodnia ludobójstwa. Pamięć jest naszą powinnością, bo wiedza i świadomość tej zbrodni jest wciąż zbyt mała. A ten pomnik, bardzo wymowny, będzie przypominał mieszkańcom powiatu sokólskiego, którego mieszkańcy też ginęli w Obławie Augustowskiej, o tamtych tragicznych wydarzeniach. I jego wymowa, te dwie dłonie, które można powiedzieć, że jakby wydobywają się z ziemi. Dłoni splecionych, które trzymają znak Polski Walczącej, ale oplecionych drutem kolczastym niewoli. Drutem niewoli to jest bardzo wymowna symbolika i wydaje mi się, że każdy ten pomnik powinien zobaczyć.